Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak wymienić cały hotend w drukarkach A1 i A1 mini. Zaczniemy sobie od tego, że zdejmujemy tą przednią obudowę, zaczynając od dołu, czyli łapiemy w ten sposób, tu jest taka kratka z prawej strony, naciskamy ją delikatnie i od tego prawego rogu ona wtedy sobie idealnie schodzi. Tutaj trzeba pamiętać o tych pinach przy zakładaniu, co pokażę po wymianie. Dobrze, odkładamy sobie. Teraz, upewniając się wcześniej, że drukarka przynajmniej stała około 10 minut po wyłączeniu, żeby tutaj cała dysza, wszystko było chłodne, żeby się nie poparzyć, zdejmujemy sobie tą tak zwaną silikonową skarpetę, która utrzymuje nam ciepło w środku i pozwala uniknąć wahań temperatury. Ja użyję sobie tutaj do tego małych takich kombinerek, bo jest mi łatwiej po prostu się tu dostać. O, delikatnie ją tutaj wyciągamy, proszę bardzo. O, jak widać, tutaj moja dysza jest jeszcze dość brudna. Teraz, jak widzicie tutaj z bliska, mamy taką klamerkę, proszę bardzo, którą musimy odpiąć, o, w prawą stronę. Tutaj kolejną klamerkę w drugą stronę przesuwamy sobie. O, tutaj jest ciężko, proszę bardzo. I w ten oto sposób mamy odblokowany cały hotend. Wyciągamy sobie go delikatnie do przodu. On się trzyma tylko i wyłącznie praktycznie na magnesiku. Widzicie? O. Tutaj jak widać, jak drukarka zakończyła pracę bezproblemowo, mamy kawałek filamentu, który został w tym miejscu ucięty. O. Tu, a to jest akurat 0,4 ze stali hartowanej. Odkładamy sobie ją. Ja w tym momencie muszę drukować trochę większym detalu, więc zakładam sobie, proszę, tutaj taką 0,2 standardową dyszę. Magnesem do tyłu, czyli odwracamy sobie w ten sposób, wkładamy od góry, ona nam tu wskakuje, magnesik łapie, proszę bardzo, wszystko ładnie siedzi i w odwrotnej kolejności. Najpierw ta metalowa, ten metalowy uchwyt, potem zapinamy klamerkę, ciach, ona tutaj ładnie siedzi, upewniamy się, o, tutaj polecam sobie po pracy wyczyścić tę naszą silikonową osłonę, bo w środku się degraduje materiał od temperatur, zwłaszcza jak pracujecie z jakimiś wysokotemperaturowymi materiałami. Wyczyścimy sobie ją wcześniej, ja już to wymieniałem wczoraj, więc ona jest w miarę czysta, ale u Was, jak nie wymienialiście wcześniej, może być naprawdę tutaj brudno. I zakładamy sobie ją z powrotem, zaczynając od dołu, żeby ona weszła nam na dyszę. Przepychamy ją powoli do góry, o, i wtedy nam bardzo ładnie wskakuje na miejsce. Upewniamy się od dołu, czy wszystko jest spasowane, czy nie mamy żadnych luzów. Tak, czyli dysza nam nie lata, czy, bo może być problem przy produkcji, czy coś, czy jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku, dysza jest założona i teraz wracamy do zakładania. Tutaj zakładamy sobie od góry, tak jak mówiłem Wam, tu są takie dwa klipsy, żeby ich nie połamać. Od góry zaczepiamy na samym górze, delikatnie dopychamy od spodu. Raz kliknięcie, dwa kliknięcie od lewej strony do prawej. Jeszcze raz na wszelki wypadek pokażę. Zdejmujemy, łapiąc tu, naciskamy prawy, dolny róg, proszę, wyskakuje i od góry w ten sam sposób sobie zakładamy. Od góry ładnie, lewy, koniec, prawy koniec, klik, klik i to wszystko. Także dzięki, a teraz pokażę, jeżeli zmieniliście dyszę na inną, na hartowaną stal albo na inny rozmiar, gdzie zmieniamy dalsze ustawienia. Następnie wchodzimy w ustawienia. Maintenance, dysza, czyli nozzle, i tu wybieramy dyszę, którą zamontowaliśmy. Ja miałem wcześniej dyszę ze stali utwardzanej 0,4, teraz zamontowałem stainless steel 0,2. Proszę bardzo i wracamy. Trzeba pamiętać, że po zmianie dyszy mogą być minimalne zmiany w wysokości ze względu na proces produkcji, więc przeprowadzamy sobie kalibrację. Można całą zrobić, ponieważ może się zmienić minimalnie waga, inny stop materiału i tak dalej, czyli robimy albo całość, ale na pewno robimy kalibrację
stołu, także żeby nam nic nie zahaczała i żeby się wszystko zgadzało. I odpalamy start. Ostatnią rzeczą, którą musimy zmienić, jest szerokość dyszy w naszym slicerze. Więc zmieniamy ją na 0,2. Zmieniają nam się również profile, więc nasze wcześniejsze ustawienia też musimy pozmieniać. Dostosować do tego, co potrzebujemy, bo wszystko się praktycznie zresetowało. No tak jak widzicie, prędkości są zupełnie inne i tak dalej, musicie się z tym zapoznać. Podsumowując, mamy zmienioną dyszę w drukarce, ustawienia dyszy w drukarce, ustawienia dyszy w slicerze, więc nic nas nie powstrzymuje przed tym, żebyśmy zaczęli drukować w innej jakości, w zależności od zmienionej dyszy. Jeżeli podobał Wam się mój poradnik, bardzo proszę o polubienie, subskrypcję, będzie tego więcej. A jeżeli macie jakiekolwiek pomysły albo potrzebujecie jakiegoś tutoriala, śmiało piszcie w komentarzach. Dzięki śliczne, cześć!